Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Biskup Świdnicki odwiedził szkołę na Gaju. Bądź pozdrowiony, gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. Słowa tej pieśni powitały nietypowego gościa w progach zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w dzielnicy Gaj. No takie spotkania są na pewno wielkim przeżyciem i dla dzieci, takim duchowym przeżyciem i dla dzieci, i dla nas. Możemy się tutaj zaprezentować jako szkoła, możemy zaprezentować umiejętności naszych dzieci również, to czy jak je wychowujemy. Możemy pokazać, że to wychowanie właśnie to nie jest tylko wychowanie, przekazywanie wiedzy, ale również to jest takie wychowanie duchowe na takiego porządnego, prawego obywatela, wychowanego w miłości do innych ludzi, niosącego pomoc, takiego, który wszystkich traktuje z miłością, który jest każdemu oddany. I w ten sposób na pewno nasze dzieci dzięki takim wizytom będą lepsze, bo same widzą, że przyjeżdża ktoś, kto też od kogo emanuje ten spokój, taka miłość i na pewno bardzo dużo dzieci z tego spotkania dzisiejszego wyniosły. Placówkę przy okazji wizytacji w parafii odwiedził jego eminencja ksiądz biskup Ignacy Dec. W zespole szkolno-przedszkolnym, którego jestem dyrektorem, odbyła się bardzo ważna uroczystość, spotkanie z biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem. Takie spotkanie ostatnio odbyło się 5 lat temu, więc jesteśmy szczególnie zaszczyceni obecnością biskupa w naszej szkole. Pani dyrektor, witając dostojnego gościa, zaznaczyła, że nauczyciele i wychowawcy szkoły starają się wpajać dzieciom chrześcijańskie wartości, takie jak odpowiedzialność za drugiego człowieka i aby w miłości do Boga potrafiły się jednoczyć. Pani w tym powitaniu powiedziała, że szkoła nie tylko zajmuje się przekazywaniem wiedzy z poszczególnych przedmiotów, tak, ale także szkoła jest instytucją wychowawczą i promuje wartości takie moralne, humanistyczne, a także religijne i dba o to, żeby dzieci były odpowiedzialne, żeby były pracowite, punktualne, prawda, cierpliwe i przede wszystkim ofiarne. Te jakże istotne przesłanie przedstawiły dzieci w przygotowanej inscenizacji opowiadającej o dobrym pasterzu. Ksiądz biskup z chęcią odpowiadał na pytania zarówno zaciekawionych przedszkolaków, dla których nie zabrakło słodyczy i błogosławieństwa, jak i starszych dzieci, które z zaangażowaniem brały udział w spotkaniu. No myślę, że atmosfera w szkołach, która odwiedza, jest bardzo taka właściwa, poprawna. Cieszę się, że we wszystkich szkołach też jest katecheza. No i jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że katecheza jest w szkole i w związku z tym też biskupi mają wstęp do szkoły, żeby, prawda, się spotkać z pedagogami,
I w każdym takim odwiedzeniu moim to są takie dwie części. Pierwsza część to jest spotkanie z dziećmi czy z młodzieżą. Tak, jest zwykle jakiś program i mam okazję, żeby dzieciom, młodzieży coś powiedzieć. Także oni mi stawiają pytania, bo rzadko czasem biskupa widzą, czy mają okazję z nim rozmawiać. I tutaj jest akurat taka okazja, żeby właśnie porozmawiali, żeby zapytali mnie o coś i chętnie odpowiadam. Widzę, że młodzież i dzieci to bardzo dobrze przyjmują. I jest też spotkanie w drugiej części z kadrą pedagogów. Mam okazję podziękować, prawda. Zdaniem księdza biskupa atmosfera w szkołach jest właściwa. Wyraził on zadowolenie z faktu, iż we wszystkich szkołach prowadzone są lekcje religii, co pozwala również biskupom na dotarcie do dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę, że, no, że szkoła jest nie tylko placówką kształceniową, ale także jest placówką wychowującą. Wychowującą, bo człowiek potrzebuje wychowania. Jak zaznaczył ksiądz biskup, spotkania tego typu prowadzone są w dwóch częściach. Pierwsza to spotkania z uczniami, podczas których młodzi ludzie mogą zadawać nurtujące ich pytania. Czy biskup był w Rzymie? Czy księdzowie mogą mieć żony? Druga część to spotkania z pedagogami, podczas której istnieje możliwość podziękowania im za pracę edukacyjną, życzenia oraz przekazania im dyrektyw wychowawczych. Chciałbym życzyć, żeby rzeczywiście to wasze oddziaływanie było nie tylko na sferę poznawczą, prawda, na intelekt, prawda, dzieci, ale także na serce, prawda, na wolę, żeby przez nauczanie dzieci, młodzież stawały się lepsze. Spotkanie z biskupem daje nam dużo rzeczy, możemy się nauczyć na religii, dużo rzeczy. To będzie wielka uczta dla amatorów muzyki klasycznej. Od 24 do 26 maja w Szczawieńskim Teatrze Zdrojowym odbędzie się już 48. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Na scenie zaprezentują się wybitni soliści podczas koncertów skrzypcowych. Organizatorem muzycznego wydarzenia jest gmina Szczawno-Zdrój oraz Filharmonia Sudecka w Wobrzychu. Festiwal rozpocznie się w piątek 24 maja na uzdrowiskowym deptaku. Mieszkańcy, kuracjusze i władze miasta złożą kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pobyt Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Wieniawski odwiedził Szczawno dwukrotnie w 855 i 57 roku, przy czym jak wczoraj przeczytałem w jednym miejscu, to w roku, kiedy w tym drugim, w 57 roku jak był, no to towarzyszyły różnego rodzaju tam utarczki, zamieszki z górnikami, o czym nie wiedziałem wcześniej i też przeczytałem to z takim zainteresowaniem. Już pierwszego dnia festiwalu na scenie teatru zaprezentuje się pierwszy solista Erzhan Kulibaev. Wybitny skrzypek wystąpi przy akompaniamencie Filharmonii Sudeckiej. Wieczorem z kolei goście imprezy usłyszą muzykę klasyczną w nieco innej aranżacji. Można pokazać Wieniawskiego i nie tylko jego, innych kompozytorów romantycznych, troszeczkę inny sposób. I udało nam się właśnie zaprosić pana Krzysztofa Herdzina, który opracował utwory Wieniawskiego, Chopina, Moniuszki, innych kompozytorów romantycznych na jazzowo. I ze swoim triem jazzowym właśnie te utwory wykona. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy koncert. Sobotnie spotkania przebiegać będą pod znakiem muzycznych relacji ucznia oraz mistrza. Pod okiem skrzypaczki Agaty Szymczewskiej na scenie zaprezentują się podopieczni dolnośląskich szkół oraz uczestnicy warsztatów. Wieczorem z kolei odbędzie się recital skrzypcowy Józefa Landwaja. Niezwykle cieszyłem się, że udało się nam pozyskać takich solistów, bo i pan Józef Landwaj i pan Erzhan Kulibaev to są skrzypkowie, którzy to są młodzi, bardzo młodzi skrzypkowie, natomiast których renoma jest znana bardziej za granicą niż u nas, gdyż grywają po największych salach. Festiwal Wieniawskiego to nie tylko przeżycia czysto muzyczne. Zarówno drugi, jak i trzeci dzień imprezy będzie doskonałą okazją na rozmowy z artystami i organizatorami. Przy lampce wina będzie można porozmawiać o muzyce właśnie z solistami, panem dyrygentem mam nadzieję również, organizatorami festiwalu o tym, o wszystkim właściwie, jak ten festiwal się przygotowywał, jak się właściwie odbywa i z samymi muzykami
o ich warsztacie, o związkach ze Szczawnem. 48. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego odbędzie się w weekend od 24 do 26 maja. Wstęp na wszystkie koncerty tego trzydniowego wydarzenia jest bezpłatny, a wejściówki na poszczególne części można odbierać w Teatrze Zdrojowym. Witam serdecznie wszystkich uczestników pierwszego otwartego turnieju amatorów badmintona. Organizatorem dzisiejszego turnieju jest Publiczny Gimnazjum nr 7 imienia Jana Pawła II w Wałbrzychu i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu. Honorowym patronatem naszego turnieju zgodziła się powiat pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, którą serdecznie witam. Ja z ogromną przyjemnością oczywiście objęłam patronatem tę imprezę, kiedy zgłosili się do mnie państwo górscy. Powiedziałam, że z przyjemnością, z radością, chociaż po raz pierwszy, przyznam się, w 10-letnim czasie, kiedy patronuję wielu przedsięwzięciom, jest to pierwszy turniej badmintona, więc tym bardziej go przeżywam, tym bardziej się cieszę i tym bardziej czekam na tę rywalizację. Szanowni Państwo, życzę tak, rzeczywiście dobrej rywalizacji, ale przy tym żeby było dużo radości, bo o to też w tym wszystkim chodzi. Kibicom dużo emocji, no i ja będę najmocniej kibicowała, znaczy wszystkim będę kibicowała, trzymam za wszystkich kciuki. Corocznie Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu organizuje różnego rodzaju turnieje dla młodzieży szkolnej. W tym roku postanowiliśmy pójść krok dalej i wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu oraz z panią poseł Agnieszką Kołacz-Leszczyńską zorganizować otwarte mistrzostwa Wałbrzycha amatorów w badmintona. I tak też się stało. Zapowiedź świetnej zabawy i zaciętej rywalizacji ściągnęła zawodników nie tylko z Wałbrzycha, ale i z Kamiennej Góry, Gryfowa, Krzeszowa, Boguszowa Gorc, Świebodzic, Jeleniej Góry i Wrocławia. Dysponujemy tutaj najlepszymi warunkami do uprawiania tej dyscypliny sportu, ponieważ znajduje się tutaj 6 boisk, na których równocześnie mogą być rozgrywane mecz. Cieszymy się, że tak duża liczba zawodników zgłosiła się do zawodów i to w tych wyższych kategoriach. Najwięcej zawodników zgłosiło się w kategorii 40+, co nas bardzo cieszy. Są to osoby spoza Wałbrzycha w dużej mierze też, także to też nas bardzo cieszy. Rywalizacja odbywała się w kategoriach single open kobiet, single mężczyzn poniżej i powyżej 40 roku życia oraz w deblach. Jest bardzo dużo amatorów, byłych zawodników, pasjonatów tego sportu, którzy przyjechali na turniej. Grano do 2 wygranych setów, przy czym większość pojedynków kończyła się wygraną w 3 secie. Głównym celem organizowanego przez nas turnieju jest nie tylko osiągnięcie wysokiego wyniku w klasyfikacji końcowej, ale przede wszystkim dobra zabawa, możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas gry z przeciwnikiem, a przede wszystkim chcemy promować aktywny i zdrowy tryb życia. Od wielu lat patronuję różnym wydarzeniom sportowym, bo sport w moim życiu odgrywa ogromną rolę, ale przyznam się, że po raz pierwszy jestem patronem turnieju badmintona. Rzeczywiście rzecz niezwykła, dzisiejsze pierwsze otwarte mistrzostwa amatorów badmintona, zgłosiło się wielu uczestników, jest z nami grupa kobiet, pań, które już właśnie rozpoczęły rywalizację. Oczywiście za wszystkich trzymam, mocno zaciskam kciuki, a wygrają najlepsi. Na najwyższych miejscach z wałbrzyskich zawodników uplasowali się Adrian Górski, zajmując pierwsze miejsce w kategorii rocznik 1974 i młodsi oraz para Piotr i Jakub Szymczak, którzy zajęli pierwsze miejsce w grze deblowej. W kategorii Open Kobiet pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Dudała z Boguszowa Gorc, natomiast drugie miejsce zajęła Justyna Woźniak z Wałbrzycha, a na trzecim miejscu uplasowała się Joanna Górska, także z Wałbrzycha. W kategorii single mężczyzn pierwsze miejsce zajął Adrian Górski z Wałbrzycha. Zaraz za nim uplasował się Michał Wawrzyk, także wałbrzyszanin. Natomiast brązowy medal zdobył wrocławianin Jakub Szymczak. W kategorii single plus 40 pierwsze miejsce zajął Adam Górniak z Jeleniej Góry. Tuż za nim uplasował się Zbigniew Faściszewski z Wałbrzycha, a trzeci był Dariusz Woźniak, także z naszego miasta. W grze deblowej pierwsze miejsce zajęli Piotr Szymczak i Jakub Szymczak. Drugie miejsce Adam Górniak i Mariusz Kozak, a trzecie Adrian Górski i Zbigniew Faściszewski. Podczas turnieju dowiedzieliśmy się także o odznaczeniu jednego z największych popularyzatorów wałbrzyskiego sportu, który został odznaczony przez minister sportu i turystyki. Pani minister,
Joanna Mucha i z naszego miasta osobą, która dostała złoty medal za zasługi dla sportu, został pan Kazimierz Staszewski. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj naprawdę gorąco... osoby, które powinny ten medal, ten tytuł otrzymać, wykonałam kilka telefonów osób w świecie sportu i proszę mi wierzyć, wszystkie głosy mu powiedziały tylko pan Kazimierz Staszewski, jedyna osoba, która powinna w tym roku to dostać, więc tym bardziej się cieszę, jestem dumna. Miałem niewątpliwy zaszczyt otrzymać odznaczenie ministerialne wręczone bezpośrednio przez panią minister sportu Joannę Muchę. Jest to złota odznaka za zasługi dla sportu. Tym większe wyróżnienie dla mnie działacza bezpośredniego z gwizdkiem biegającego na boiskach, że wśród dekorowanych ze mną tą samą odznaką był Mieczysław Łopatka. Dla kibiców sportu wiadomo, legenda polskiej koszykówki, oczywiście dla starszego pokolenia. Dla mnie wielokrotnego uczestnika, 35-krotnego uczestnika Biegu Piastów, wyróżnienie takie mnie spotkało, że z komandorem, głównym organizatorem biegu Julianem Gwiazdowskim również otrzymałem tego samego typu wyróżnienie. Myślę, że to jest podziękowanie i podsumowanie mojej dotychczas 33-letniej pracy dla sportu i rekreacji na osiedlu Podzamcze. Ale ja się nie poddaję, zacząłem 34 rok. Myślę, że będę starał się działać, dopóki zdrowie dopiszę jak najdłużej. Na luzie, bez tremy, czasem nostalgicznie i melancholijnie, zaraz potem satyrycznie, cynicznie i z humorem. Tak wyglądała kolejna kanapa teatralna, inicjatywa, której głównymi bohaterami są poeci, muzycy, aktorzy i ludzie szeroko pojętej kultury, wpisała się już na stałe w miejski kalendarz artystyczny. Pomysłodawcą i prowadzącym spotkanie jest Krzysztof Kobielec, członek Wałbrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Tatusiu, a czy nie moglibyśmy mieszkać w jabłuszku? No oczywiście, synku. A czy moglibyśmy mieszkać w śliweczce? Naturalnie, synku, mówi tak. A w gruszeczce? No synku, byśmy mogli wszędzie mieszkać. To dlaczego mieszkamy w gównie? Bo to nasza ojczyzna. Choć kanapa przybiera często formę satyryczną, jest w niej również wiele miejsca na refleksję oraz oddanie hołdu osobom, których już z nami nie ma. W kwietniu tego roku po ciężkiej chorobie odszedł Krzysztof Michalski, pedagog i dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Wałbrzychu. Nie zabrakło zatem wspomnień o przyjacielu i znajomym. Synowiłeś mnie włóczęgiem, niech ci tam więc przestrzennie będzie, tu w tym Meksyku, w Monterrey. Nostalgia mi za tobą wykrzywiła gębę. Płaczę jak bóbr, lecz ty się śmiej. Lecz ty się śmiej. Lecz ty się śmiej. Wspominam nasze dni, ojcze Rafale, etymologię śpiew i bumstararę, i liczną, a prześliczną kompanię, herbatę z rumem oraz z bodyshieldem. Gośćmi kanapy teatralnej bywają twórcy z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Najczęściej jednak na scenie prezentują się lokalni artyści, przedstawiający swoje poglądy, umiejętności i dzieła. Zalatując z gdańskiej zapachy, cyle ścieli się w zmysłach przychodniów, z kurczaka zakładu pysznego, syna Tazia, idź pana ważnego. Sam zaś mistrz w fartuchu, a jakże, stojąc w drzwiach swych przechodniów zaprasza. Dzień dobry, panie mecenasie, czy na łódko zaprosić się da się? A na rogu rynku w Bohemie kuźniak siedzi z dorodną dziewczyną. Gdzie reszta Bohemy, pytamy. Nie od razu Wałbrzych zbudowany.
Wnet dźwięk znany rynek przeszywa i narasta bełkocik nam słoński. Reportaże brzmi melodyjką, wszystko jasne to Johnny. Kanapa działa od 2009 roku. Twórcy i widzowie spotykają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym. Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, kogo dotyczy świadczenie rehabilitacyjne oraz komu przysługuje refundowany wyjazd do sanatorium? Tego będą mogli dowiedzieć się goście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już 29 maja w placówkach w całej Polsce odbędzie się dzień otwarty dla osób niepełnosprawnych. Również wałbrzyski oddział oczekuje na zainteresowanych. Od godziny 9 do godziny 14 na salach obsługi klientów w Wałbrzychu i podległych jednostkach będą dyżurowali eksperci ZUS i oni będą odpowiadali na pytania z zakresu prewencji rentowej, rehabilitacji leczniczej. Na przykład kto i jak może się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy całkowitej bądź częściowej, jakie osoby mogą się starać o świadczenie rehabilitacyjne, wyjazd do sanatorium refundowany przez ZUS. Oprócz pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na gości czekać będą także eksperci z innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi udzielać będą m.in. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Narodowego Funduszu Zdrowia, a także organizacji pozarządowych. Eksperci dostępni będą w budynku przy ulicy Kasztanowej 1 w Wałbrzychu. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozbawiony barier architektonicznych. Znajduje się w nim także urzędomat, z którego korzystać mogą przez całą dobę również osoby na wózkach inwalidzkich, niedosłyszące czy z wadami wzroku. Ponadto od godziny 10 do godziny 13 będziemy też dyżurować w domu zdrojowym w Szczawnie Zdroju, w uzdrowisku Szczawno-Jedlina. Tam zapraszamy z kolei kuracjuszy, którzy będą mieli jakiekolwiek pytania do naszych ekspertów. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i tradycyjnie zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.